Tomka, którego Tomek teraz ma w ręce. Jest to syn Mustanga. Jest to gołąb o numerze 1000. Ten gołąb już wydał u nas, no nie wiem ile, jedynek, dzieci z jedynkami. Są już gołębie u ludzi w Polsce, które lecą wspaniale. Mamy dwa gołębie po tym gołębiu w drużynie mistrza Polski w tym roku, młodzieżowym mistrzem Polski. Kto będzie? Tak mi się wydaje, to nie powiem nazwiska, żeby nie było, że coś jest. Ale na 99% w drużynie mistrza Polski w tym roku są dwoje wnuków jego, to po jego dwóch córkach, dwoje dzieci jest w drużynie mistrza Polski na 2021. Dwa. Następny gołąb tutaj, jest to gołąb podwójny Pitbull, jest to gołąb od oryginalnej Rudy Van Reed, gołąb, który tak samo wydaje wspaniałe gołębie, jego samica jest u mojego kolegi na gołębniku, która, no chyba cztery młode po niej są, cztery w pierwszej piątce gołębi u niego na pewno, super gołębie, no podwójny Pitbull. Gołąb oryginalny Gabby van den Abele, jest to syn Blue Sprotie. Blue Sprotie jest półsiostrą Lloyda, wspaniały gołąb, ojciec wielu gołębi z pierwszymi konkursami. Super, piękny, wspaniały gołąb, oryginalny Gabby van den Abele. Następny gołąbek, którego Tomek ma w ręce, jest to gołąb oryginalny Ginter Prange, jest to numer 12-16, jest to podwójny wnuk Ringlose 12. Gołąb, który wydał mi wiele gołębi już w domu, to na pewno, aczkolwiek na wspólnych gołębnikach jego dzieci wspaniale latają. Specjalnie na gołębniku WG Roztocze po nim gołębie się pokazały i w zeszłym roku, i w tym roku. Kolejnym gołębiem, który Tomek pokazuje, jest to ojciec mojej Bieszczadki. To samica, która wygrała wszystko na WG Bieszczady. W tym roku był naparzony na inną samicę. Jest to samica, która była 15 z lotu finałowego WG Giewont. Także ten gołąb, jego dzieci z różnymi samicami potrafią wygrywać wspólne gołębniki. Jest to oryginalny gołąb od Faesa. Jest to baza gołębi Kopman, linia Helena. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentujemy, jest to podwójny wnuk Kitla. Jest to gołąb z hodowli pana Marcela Sangersa, mojego wspaniałego kolegi, przyjaciela, który wiedzą i gołębiami mnie całe życie zaopatruje. Następny gołąb, którego Tomek prezentuje, który znowu będzie w tym roku próbował wydać wspaniałe ptaki na naszej hodowli. Jest to słynny brat Gabrieli, brat Patryka. Jest to rodzina Lloyda. Lloyd był sprzedany za 500 tysięcy euro do Japonii czy do Chin, ale tak mi się wydaje, że do Japonii. Battenberg, Merwe sprzedali jego wujka, czy tak można powiedzieć. Jest to 100% brat Gabrieli, gołębie. Gabriela sprzedała się na aukcji van den Abele 115 tysięcy, Patryk 90, Patrycja 50, później tam było jeszcze Jolien i tu jest mój, i nie będziemy go wymieniać imienia, jest jeden u nas.
Następnym gołębiem, którego Tomek prezentuje, jest to syn Denada, Marcel Wolters. Mamy tych troje synów. W tym roku były pierwszy rok na naszej hodowli w rozpłodzie, także po tym akurat gołębie wszystkie poszły do rozpłodu, nie było nic w rozpłodzie, znaczy nic nie było w lotowaniu, także nie powiem jak one lotują, bo chcieliśmy uhodować trochę do rozpłodu i trochę kolegów żeśmy zaoferowali, ale tak jak mówię, jest to oryginalny Wolter, syn Denada. Następnym gołębiem, którego prezentujemy, jest to słynny mój gołąb, jest to syn Jansena. Jansen, tak jak wiecie, w Polsce w tej chwili są to gołębie topowe, wygrywają. Akurat o tym gołębiu mówiliśmy, że po jego dziecku był najlepszym gołąbem lotnikiem na WG Opoczno. Lecz na koniec stało się to, co się stało. Gołąb przyszedł 15, 12 było punktowanych i z pierwszego miejsca spadł na 7. Następnym gołębiem, którego Tomek prezentuje, jest to mocny imbred, podwójny wnuk Sagana. Jest to wspaniały gołąb, w tym roku już wydał nam gołębie, które, znaczy jest pierwszy rok na rozpłodzie i już były po nim dwa młode u mnie na gołębniku, które siadały z pierwszymi gołębiami na okręg. Także zostaje tak samo, mamy tych Saganów kilka, a to jest 561, wspaniały ptak i mam nadzieję, że będzie robił robotę u nas. Następnym gołębiem jest to wnuk Mustanga, jest to gołąb od kolegi Marka Czaski, go dokupiłem do swoich Mustangów i okazało się strzał 10, gołąb wyhodował u mnie samicę, która była dwa razy, ma 1 i 8, ale można powiedzieć, że dwa razy pierwsza na okręg, czarna samica i dwa gołębie poszły do kolegów na rozpód, także pierwszy rok, pierwsze parzenie od razu strzał, oryginalny Marek Czaska, wnuk Mustanga, to co chciałem, znaczy mówię, że ciemniejszego Mustanga już nie mogę mieć, bo czarnego nie mam. Także piękny gołąb i wynik już był w pierwszy rok. Gołąb następny to jest gołąb numer 799, jest to podwójny wnuk Kitla, jest to gołąb u mnie w rozpłodzie z parą, on jest w parze ze ślepą, ci którzy moją hodowlę znają wiedzą co to jest za gołąb, jest to para numer 10, te gołębie od 2020 są całe życie w rozpłodzie, każdy jeden gołąb z tej pary to można powiedzieć, że to jest, są imbredy, ponieważ wnuczka Kitla jest parzona na tego podwójnego Kitla i gołębie Poezja. W tym roku mieliśmy już pierwszą roczną samicę, która no nie wiem ile razy była z pierwszymi gołębiami. Tutaj przedstawiamy następnego gołębia z hodowli Gebi van den Abele. Jest to syn albo wnuk Balona. Nie wiem, który to jest dokładnie, bo mamy syna i wnuka. Gebi van den Abele w tym roku był parzony na samicę z WG. W tamtym roku zakupiłem tą samicę na WG Giewont i 964 tej samicy numer jest i wydał właśnie, jeśli parzyłem gołębie, wspólny gołębi na wspólny gołębnik nic nie wyszło, ale jeśli już naparzyłem na van den Abele, już po tym gołębiu zaczęły gołębie bić.
Następnym gołębiem, którego Tomek ma w ręku, jest to gołąb oryginalny Rudy Van Riet. Jest to wnuk Pitbulla. W tym roku wnuk Pitbulla miał cztery młode, ani jeden do lotu, bo wszystkie były wykupione z gniazda, bo on właśnie był naparzony na siostrę tego Sangersa, którą jutro zaprezentujemy. Jest tak samo piękna jak on. I, no, i ludzie zabrali te gołębie do rozpłodu, także były cztery, żaden w locie, ale w tym roku coś wyhodujemy, ale przepiękny gołąb. Tutaj mamy następnego gołębia z gołębi Van de Bulk. Jest to kittel razy grippel. Chciałem powiedzieć, czy to nie kittel, bo mam trzeciego w rękach i ta tak, sama budowa. Grippel razy kittel. Są piękne, wspaniałe gołębie. Ten gołąb jest bardzo ciężki do parzenia. Jeśli mu dam samicę, on się ze mnie sparzy. On ma jedną samicę, do której tylko grucha, a reszta jest etap uparty, nie idzie w parę z żadnym gołębiem. Ale trzeci kittel, którego mi dajesz, wszystkie są takie same? Nie, no one są inna budowa, to są Van de Bulki. Inna budowa gołębi od różnych, bo te tak wszystkie są wszystkie prawie do siebie bardzo podobne. Tak jest. Rewelacja. Mamy kolejnego gołębia z mojej kolekcji gołębi Van de Nabele. Jest to oryginalny gołąb od Giebiego, jest to syn Rudego. Także no, syn Rudego, no co możemy więcej powiedzieć. Niebieski nakabany. Niebieski nakabany, Rudy, wszyscy kto wie na temat gołębi Giebi Van de Nabele, wiedzą co to są za gołębie. Tu jest jeden z kilku synów, których mamy. Ale widać Gabi Van de Nabele, na przykład. Jest różnica między kitlami, tak. Ale to są gołębie od 100 do 800. Rozumiesz, kitle, no, to są kitle, ale. Mieli taką rękę hodowlaną, dlatego tutaj jeszcze raz można spojrzeć. Tak. Powiedzieć, że... No ale syn Rudego. Są gołębie u niektórych hodowców inne, a niektórych inne lecą nami, ale są. Następny gołąb, to jest następny kitel, jest to półbrat do naszego 799, jest to półbrat do ślepej 743 z gołębiami, to znaczy to z tych gołębi kitli u mnie, co szyda nie możesz otworzyć, to jest gołąb, które gołębie u mnie z lotów narodowych. Co roku jeden z jego dzieci się kasuje w pierwszej trójce u mnie na gołębniku i to jest tak, że bym się coś chwalił, ale jest to do sprawdzenia. Co roku jego dziecko z lotu narodowego ubieńka jest w pierwszej trójce na gołębniku. A jeśli jest u mnie w pierwszej trójce, to jeśli ktoś chce sprawdzić rekordy, jak Bieniek lata, to jest pierwsza trójka, to znaczy pierwsza trójka na całą Szwecję. To nie pierwsza trójka u mnie w gołębniku, tylko no, gołębie przepiękne i nadstępny z tej rodziny. Następnym gołębiem, którego prezentujemy, jest to Little Hooch. Little Hooch jest synem Hucha, słynnego gołębia od Giebi Van de Nabele. Ten oto gołąb no, dał nam wiele wspaniałych gołębi. On już kilka lat jest w parze z samicą od Pawła Baranowskiego. Te gołębie wygrywają tak samo loty tutaj okręgowe. No, są gołębie no, niesamowite, gołębie Van de Nabele. Także to jest Little Hooch, 800 końcówka. Wielu hodowców w Polsce ma gołębie z tego gołębia, jest bardzo zadowolonych. Tutaj następne gołębia, które prezentujemy, jest to następny samczyk z rodziny Kitli. Znaczy, o nim nic nie powiem, bo to jest gołąb młody z roku 21, także po nim młodych żadnych nie mieliśmy. Jest wprowadzony do tej hodowli, ale aczkolwiek się złapał pod rękę i go prezentujemy. Także następny kitelek. Jest to
100% brat Olympic Kittel. Jest to gołąb z hodowli Stefan Lambrecht. W jego krwi jest to wnuk lub też podwójny wnuk Linci, słynnej u Stefana Lambrechta. Także wspaniały gołąb i w tym roku były gołębie tak samo wyhodowane. Żaden w locie, tylko wszystkie do rozpłodu, do kolegów, tak, bo no, gołębie pierwsza klasa. Następnym gołębiem, które prezentujemy, jest to następny podwójny wnuk Rudego, oryginalny gołąb z hodowli Gebi van den Abele. Ten gołąb już na pewno wydał jakieś gołębie, no nie powiem teraz z głowy, tak, bo tak jak Tomek tutaj widzi, nie mam żadnych skrótów, tak gołębie swoje znam mniej więcej na pamięć, no ale ten gołąb to jest 843 numer, nie wiem, tak, końcówka 843, czy to nie jest on? Dokładnie. 84. No to co będę mówił? Wiele wspaniałych gołębi wydał, ale dużo ich, on jest właśnie zawsze parzony na tą 851 moją końcówkę. Te gołębie były na aukcjach u Sławka Bosia i chłopaki, co kupili w tamtym roku, już w tym roku mają, no, mają dużo zadowolenia. Tutaj gołębia, którego masz w ręku teraz, jest to następny gołąb, jest to następny syn Mustanga, Verkamena, od Josa Verkamena. Po tym gołębiu w tym roku na WG Kosakowo u Maćka Wudzika z ciężkiego lotu, bardzo ciężki lot, co Maciek powiedział, że te gołębie, co wróciły, to była wielkie szczęście i gołąb melduje się na drugiej pozycji z tego oto samca, także Verkamena wygrywają też na wspólny gołębnik. No był to półfinał, czy ja nie wiem, co to za lot był, ale tak to się powiedzia. On w domu już wydał dużo gołębi, tylko mam problem, bo samica od tego samca, który był zawsze parzony, w tym roku odeszła do krainy wiecznych lotów i także muszę mu znaleźć inną samicę. Był z nią 3 lata razem od 2020, 2021, 2022 i wydawał wspaniałe gołębie, acz w tym roku będzie miał inną samicę. Tutaj prezentujemy następnego gołębia, to jest też nowy nabytek, nie mogę powiedzieć, to jest następny Imbred Kittla. To te, co Tomek lubi, twarde ogony czy mocne plecy, nie wiem, zwał jak zwał. Kittel też, to tylko go zaprezentowaliśmy pod kolor, że mamy też kolorowe. Nie będziemy mówić, że kolor nie lata, ale jest co jest. Następnego gołębia, którego prezentujemy, jest to następny syn Denada, oryginalny Marcel Wolters. Jest to nowy nabytek, ale w tym roku już były młode po nim. Jest gołąb na Patai, który lata z tego gołębia, jest dalej, zakwalifikował się, co będzie, nie wiem. Było tak jak mówię, dwa młode były, które obydwa, jeden poszedł na Patai, a drugi, nie wiem, musiałbym spojrzeć zeszyt, bo tak jak mówię, on nawet nie miał samicy, tylko był naparzony na moją lotniczkę którąś, znaczy nie którąś, bo wiem którą, i jeden poszedł na Patai, a drugi nie wiem, gdzie poszedł dziecko z jego, także ten gołąb nie jest wypróbowany, dopiero będzie dalej próbowany. Tutaj macie następną gwiazdę, ten oto gołąb był, no w Polsce już wydał gołębie, które wygrywają w okręgu, w regionie, do mistrzostwa Polski były wysoko, jest to nasz kolejny syn Jonsena, którego posiadamy w naszej hodowli, no mamy propozycję za niego. Piękną ktoś złożył, bardzo znana postać w Polsce. Ciężko go trzymać w ręce. W Polsce postać, która go chce odkupić. Znaczy jedna konkretna, bo takich, co go chcą odkupić, jest pięciu innych, ale tego pana wzięliśmy poważnie, bo to jest poważny pan. Także będziemy się w marcu zastanawiać, czy go odsprzedamy dalej, czy go zostawimy u nas w hodowli. Ale gołąb, który wydał wiele wspaniałych gołębi na szczeblu okręgu,
i lotników Polski. Kolejnym gołębiem, którego prezentujemy, jest to oryginalny Jos Verkamen, jest to syn Zorro, gołąb z 20 roku, wydaje gołębie, które na wspólnych gołębikach nie były sprawdzane, ale u nas w domu już się zaczęły pokazywać. Są parzone, tak jak powtarzam, ja wszystkie werkameny parzę na kitle, pitbulle. No i właśnie ja nie mogę powiedzieć, czy to z niego tak dobrze lecą, czy z samicy, z którą był, ale on jeszcze nie był sprawdzony, czy tak jak ma być, tak jak mówię, ale gołębie po nim młode, no latały zajebiście. Kolejnym gołębiem, którego prezentujemy, jest to następny Sagan, oryginalny Patrick Borgs. Jest to gołąb, który u mnie w parze jest życie z Bulitą, jest to wnuczka Pitbulla. Ten gołąb wydaje i gołębie na wspólnych gołębnikach, i pierwsze gołębie na okręg, na oddział w Polsce, w Szwecji, także ten gołąb jest sprawdzony, to jest od niego wszystkie gołębie Sagana przez niego się tutaj u nas znalazły, ponieważ on... No jest to Sagan, no. Jest to koń do roboty. Gołąb z gołębi Van den Abele, jest to Jansen 260, jest to wnuk do Jonsena, ale który naprawdę wydaje fenomenalne gołębie u nas na gołębniku. Mocne skrzydło też ma. No i w Polsce chłopaki mają z niego gołębie i są bardzo zadowoleni i no i tyle. Kolejnym gołębiem, którego prezentujemy, on tutaj na tej hodowli znalazł się nie ze względu na niego, na jego kolor, tylko ze względu na jego syna, ponieważ jego syn to jest 1700, jest to oryginalny gołąb od Roberta Zguda. Robert mi tego gołębia tutaj wysłał i ten gołąb od razu uderzył, tam żeśmy widzieli wcześniej gołębia, pokazałem u lotnika 718, jest to jego syn, który jeśli będzie olimpiada, będzie szedł na olimpiadę ze Szwecji, jeśli... Jest syn tego 718? Nie, znaczy to jest dziadek do 718 i wtedy ten gołąb... Po jednym roku jego syna bycia u mnie na gołębniku stwierdziłem, że jego dziadek też musi tu być i dziadek się znalazł i z tego dziadka gołąb w oddziale Ostrów Wielkopolski jest w pierwszej trójce w okręgu po nim, znaczy to będzie dziecko, to jego wnuk jest w pierwszej trójce na okręg Ostrów Wielkopolski. Ostatnim gołębiem, którego zaprezentujemy ze samczyków, bo samiczki zaprezentuję później albo jutro. Tak samo 30 samic, takżeśmy zdecydowali, że tylko po 30 gołębi zaprezentujemy. Jest to następny wnuk Rudego, oryginalny gołębi Van den Abele. Na gołębniku WG Małopolska, dziecko jego na pierwszym locie było pierwsze. Obiecywaliśmy kolegom, dzisiaj przedstawiamy samiczki. Są to samiczki rozpłodowe, które to na przykład tą samicą, którą to trzyma Tomasz w tej chwili, jest to inbred na kitla, jest to podwójna wnuczka kitla, jest to przepiękna samica, w tamtym roku już młode po niej były na gołębniku, na pewno są, bo i kolorowe i lotniki, także tak to jak mówisz, sroczka z drzewka. Piękna samica, tak to jak? Ładna? Kitle to wszystko to ładne. Także to następny imbed kitla. Następną samicę, którą Tomek ma w ręku, jest to córka z Return Blixem. Jest to Return Blixem, był półbratem Rudego, oryginalny Gebi Van den Abele. No to ta jakby następna wnuczka Blixema, oryginalnego Gebi Van den Abele.
następną samicę, którą Tomek trzyma w ręku, jest to Kopman, jest to następna samica z gołębi Faesa, jest to następna półsiostra albo wnuczka Heleny, olimpijki Heleny, ja mówię Kopman, ta samica to jest 250, 210 jej końcówka, dwa lata temu jej młody był pierwszy z któregoś lotu na WG Mazury, później był 28 z finału, poszedł do Chin, także super samica rozpłodowa Kopman. Tomek lubi ładne gołębie w ręku trzymać, to takie staraliśmy się mu wybierać, aczkolwiek nie wszystkie takie wyszły, ale tutaj jest następna samica z gołębi Kittla, jest to oryginalny gołąb od Marcela Sangersa. Przepiękna samica, w zeszłym roku były pierwsze młode po niej, żadne nie poszły do lotu, wszystkie były sprzedane do ludzi, była parzona na imbredy tylko. Przepiękna samica, wnuczka Kittla. Następna samica, którą Tomek ma w ręku, jest to nasza gwiazda. Jest to samica, po której chłopaki w Polsce mają wiele wspaniałych gołębi. Jest to para, ona jest parzona u nas na wnuka Mustanga. Przepiękne gołębie. Jest to tak samo samica z gołębi Kittla, jest to oryginalny Rudy Van Riet. Następnym gołębiem, którego Tomek trzyma w ręku, jest to coś innego. To mamy parę gołębi od Geringsa. Jest to samica z Asterixa. Jest to podwójna wnuczka Asterix, jak się nie mylę. Bo nie wiem właśnie, czy to ona, czy samiec jest z Asterixa, ale tak jak mówię. To są jeden z dwóch gołębi, które mamy od Geringsa. Następna nasza super samica, ta samica wydała wiele gołębi superanckich, które jako asy leciały na finał, z finału akurat nie docierały. Po tej samicy mieliśmy na Giewoncie super lotnika, mieliśmy w Portugalii czwartego lotnika po wszystkich lotach, był jako czwarty as. Po tej samicy jest to wnuczka Elektro, przepiękna samica. Następnego gołębia, który Tomek trzyma w ręku, jest to córka Olympic Electro, jest to oryginalny Werkamen. Jest to, jej imię jest Olympic Baby, jest je parzona u nas, gołębie mamy, wspaniałe gołębie po niej, aczkolwiek teraz w tym roku dostaliśmy z Polski telefon po tej oto samicy, która była parzona na Lotusa, którego przedstawiliśmy wczoraj. W tej parze dziecko po nich uchodowało, dziecko, które jest trzecim lotnikiem w Polsce. Tomek, którego gołębia przedstawia, jest to córka 520, jest to oryginalny Ginter Prange. To samica, ile razy na filmach, to z tej samicy ja nie nadążam dzieci hodować, bo większość ludzi, którzy dzwonią, wszyscy chcą dzieci po niej, bo ona na którymś filmie była przedstawiona, także to nie jest tylko, że ona jest piękna i ludzie goni po niej są. W zeszłym roku jej dziecko było piątym masem na WG Super Gołąb. W tym roku na pierwszym locie dwa gnieźniaki, dwie jedynki od razu na pierwszym locie na młode w Szwecji, także wydaje wspaniałe gołębie ta samica. No, jedna z lepszych moich samic rozpłodowych, jeśli popatrzymy na gołębie. Znaczy na pewno najlepsza z moich 520 Gintera Prange gołębi.
Następną samicę, którą Tomek trzyma w ręku, jest to oryginalny Stefan Lambrecht, jest to podwójna wnuczka Linci. No, wspaniałe gołębie, znaczy my mieliśmy w tym roku po niej może parę młodych tylko, ale wszystkie były do hodowli lub do klientów sprzedane, żaden nie został w locie, dlatego nie wiemy, ponieważ to wszystko się zaczęło, nie wiem czy mam tą samicę tutaj, mamy wnuczkę Linci, która no, wydaje nam wspaniałe gołębie, kiedy parujemy to na Vandenabelle i dlatego, że postanowił kupić więcej tych gołębi od Lambrechta z Linci i tu jest jedna z kilku, które mamy na gołębniku. Jest, nie da się jej uczyłać. Takie śliskie te na samiczkę no. Wylatuje z rąk. Następną samiczkę, którą prezentujemy, jest to następna samica od kolegi Marcela Sangersa. Jest to siostra do tego pstrego wczoraj, co trzymałeś w ręku, co mówisz, że taka, to jest siostra oryginalna. Jest to podwójna wnuczka kitla, no ale przepiękne gołębie. No. Marcel, dlatego ostatnio z nim gadałem, mówi, jestem tak gorący Darek, że u mnie gołębia ciężko dostać, bo tak gorący jest, że jest na topie, że wszyscy od niego gołębie chcą. Także wszystko co mam powinienem uważać, że to jest inwestycja w przyszłość. Także Marcel tego nie zrozumiał, ale przepiękna samica. Piękna, jaka spokojna, ułożona samiczka. Także w tamtym roku też żadne gołębie po niej na loty nie szły, wszystko zostało w rozpłodzie. Druga ptera, która u ciebie taka jest fajna. Tak, no ale to są gołębie z kitli. No. Tomek trzyma w ręku następną samicę od Stefana Lambrechta. Tak jak mówię, to też nie wiem, czy po niej coś było hodowane, czy nie. Bardziej pociąga te gołębie. Tak, to są gołębie na ten rok. To jest, tak jak mówię, to się zaczęło od naszej dziesiątki, bo tak ją nazwałem, bo jej końcówka jest coś tam 10 końcówka i dlatego jest tak. I to jest wszystko z Linci. To też jest podwójna wnuczka Linci. I no, przepiękne gołębie i z Vandenabelle petardy. Tutaj mamy następnego gołębia, to jest pierwszy gołąb na ten rok kupiony. Mamy pierwszego gołębia, jest to podwójna wnuczka Porsche 911. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest to oryginalny gołąb od Andreasa Drapy. Pierwsze parowanie w tym roku będzie, także zobaczymy co te Porsche robią. Słynne, także zobaczymy czy się u nas pokażą. Aczkolwiek one się pewnie pokażą, bo gdzieś tam Andreas ich dokładał do nich kitla, także z jednej strony jest Porsche, z drugiej kitel, także myślę, że sobie poradzimy i wtedy nie będziemy wiedzieć czy to jest Porsche czy to kitel. Następna samiczka jest to znów następna córka Heleny, jest to znów gołąb kopana, to są gołębie typowo podwspólne gołębniki, aczkolwiek radzą sobie bardzo dobrze u nas w domu. No, na wspólne gołębnika to są gołębie, znaczy w tym roku, nie wiem na którym wspólnym gołębniku też na pewno mamy, gołąb był w pierwszej trójce, nie wiem czy to właśnie było na Polish Masters, nie pamiętam czy musiałbym sprawdzić, Polish Masters lub na gołębniku. U kolegi Super Gołębia. Także, no ale one no, pracują. To są gołębie, które wszystkie z finałów zostają. No, tak jak mówię, Kopman się w tym specjalizował. Także mamy taką rodzinę tych gołębi i to wszystko tak uderzyliśmy z tej Heleny i z tej Heleny zaczęło to latać, nie? Znaczy Helena. Helena to jest Helena, ale w ogóle to wszystkie gołębie są tak jak u Prangę są na wszystkie na Ringlose 12, a u tej Heleny wszystko na to Belli, takiego słynnego Belli miał i to są wszystkie wnuczki albo podwójne wnuczki Belli. Tomek trzyma naszą gwiazdę, jest to siostra kitla, jest to córka Goderod. Goderod był ojcem, znaczy półsiostra kitla, żeby znów nas za język złapią, że znów oszukaliśmy, jest to półsiostra. Jest,
najlepiej to powiedzieć, jest to córka Goderot. Na pewno tego w Polsce nikt nie ma, bo ja wiem, że braci mają dzieci kitla, ale braci ani tego w Polsce nie ma. To także jest to półsiostra kitla. Jest to samica, która jest parzona u nas na podwójnego pitbulla. U Dominika Palackiego gołąb był no, wyjątkowym lotykiem, był gołąb 7 razy 7 wkładany, 7 razy, 7 razy z pierwszymi gołębiami. Był to jeden z droższych gołębi, które Dominik sprzedał na aukcji u Wiktora, ale nie do tego brniemy, ale mamy gołębia, którego sprzedaliśmy dla Łukasza Bobrzyckiego we Wrocławiu, ma córkę oryginalną po niej, gołębie 10 wychowanych, 10 sama szpica, no to samo za się mówi u mnie, no to są wyjątkowe gołębie. Ja nie mam u nich nigdy roczniaka, bo wszystkie wychodzą szpaki, to ludzie przyjeżdżają i jakoś nie mam u nich, żeby powiedzieć, jak one latają jako roczne dwulatki, ponieważ nigdy mi się nie udało nic u niego trzymać, bo co na jesień przychodzi ktoś, coś dobiera, to wszystkie mi pozabierali. Następnym gołębiem, którego kolega trzyma w ręku, jest to córka Rudego. Jest to samica, no nie będę się wypowiadał, córka Rudego, reszta niech sobie ludzie sami myślą, co sobie myślą. I oryginalne Gebi van den Abele, pokaż pazurki, co te pazurki znają, jak ludzie wiedzą, samica rozpłodowa zakręca to jak baranowi rogi się wykręcają. No, przepiękna samica, super. I to no, córka Rudego, Gebi van den Abele. Następnym gołębiem, którego Tomek trzyma w ręku, jest to podwójna wnuczka tego Sagana, Patrick Brooks. No, przepiękna samica, wydała nam super gołębie w tym roku, ona jest z 2020 roku. No, brak mi słów. Brak mi słów. Sagan tak jest. Gołębie, znaczy ja myślę, że ten Ankus w Polsce lata ma gołębie, bo one mają te gołębie w środku, z tyłu. Jakbyś popatrzył na Sagana, to są te gołębie, co Mariusz Ankus ma, nie? Także one na tego tira, czy no nie wiem którego, ale to ten słynny taki belk coś tam jest. Następnym gołąbkiem, którego ma Tomek, jest to znów samica od Marcela Sangersa, jest to oryginalna no, z gołębi kitel, jest to wnuczka kitla, na pewno nie wiem, bo on ma te gołębie już u siebie jakieś imiona, każdy z kitla ma jakieś imię i ja od Marcela zakupiłem kilka tych gołębi, no wyśmienite gołębie i tak jak widzieliśmy wcześniej, no super. Następna samiczka, jest to następna lincia, jest to na pewno wnuczka z dwóch stron. Przepiękna samica, w zeszłym roku mieliśmy po tej już też młode, które latały w domu, wyjątkowe gołębie, szpicowe, dają sobie radę tutaj u nas w naszym terenie na te loty pod wiatr. No, oryginalny Stefan Lambrecht. To jest następny gołąb z rodziny Kopman, jest to nasza 17. Ostatnie dwa numery to jest 17. Jest to samica, która jest parzona na podwójnego wnuka Ringlo Z12 od Putmana. No te gołębie, ja nie wiem ile razy one i gołębie loty narodowe, na młode, na stare. Mamy lotniczkę z jej superancką w tym roku jako dwulatka. Znaczy nie jako dwulatka, ona jest jako trzylatka z 11 roku. Samica 13 konkursów, tutaj jest trzecim lotnikiem regionu naszego. Także dlatego on tu powiedział, znów podwójna lub na pewno wnuczka Belli Kopman. Tutaj mamy
Znów samice od Putmana, jest to znów podwójna wnuczka Ringloze 12 i jest je... Podwójna wnuczka Ringloze 12 jest je córką 101 czy 103, ja nie wiem tego surnego gołębia jego, 102 chyba. Ringloze to się dobrze trzyma. Tak, no to jest matka. Wczoraj żeśmy demonstrowali i pokazywali jej ojca. To jest matka, który z pierwszego lotu u ciebie był pierwszy gołąb na twoim gołębniku. Tutaj Tomasz kazał nam zrobić coś, żeby było coś pod kolor. No to macie tutaj podwójną wnuczkę Kittla. Z jednej strony wnuczka Kittla, z drugiej strony wnuczka Grippela. Jest to 100% siostra drugiego lotnika. Nie wiem, czy to Niemiec, czy jak to się ta federacja tam nazywa, nie chcę. RV. To jest 100% siostra samicy, która latała u Andreasa Drapy. Jest to oryginalna samiczka od Andreasa. Biały, moje dzieci lubią kolory, także to jest gołąb, którego Angela sobie wybrała i musieliśmy jej kupić. Tu jest następny gołąblek, jest to moja 519. Jej dzieci, czy jej dziecko przyczyniło się do wygrania naszego Mercedesa. Jest to podwójna wnuczka Ringloze 12. Przepiękna samica, jest to mocny imbred na Ringloze 12. I ona mi się już kończy, jest dosyć stara i wszystkie dzieci od niej już zostają u nas w rozpłodzie. No, wspaniała samica, wiele radości, no i przyczyniła się do kilku poważnych sukcesów na wspólnym gołębniku. Tak, mówię, moje prangę gołębie, to większość są przeznaczane na wspólne gołębniki, one sobie tam radzą. Na pewno jest 90% szans, że te gołębie przetrwają finały i trochę szczęścia i się gdzieś tam z przodu odbiją. Tutaj mamy następną wnuczkę Ringloze 12, jest to matka mojej szesnastki. Szesnastka to była taka samica, która w jednym roku mieliśmy cztery maratony, czy trzy maratony. Z każdego maratonu ona nie była dalej niż trzecia, była pierwsza, była druga i chyba dwa razy druga była. I to był jedyny gołąb, który każdy z tych maratonów mieliśmy parę gołębi w dniu. To były loty od 700 wzwyż, no to między 700 a tam 820 do mnie było. To ona tutaj tak latała, że no, były trzy gołębie na noc, ona była, były dwa gołębie na noc, była. Był jeden gołąb na noc i to też była ona, bo to jej córka, to następny gołąb z gołębi Ringloze 12. Tutaj mamy moją złotą parę, jest to oryginalny Marcel Wolters, jest to samica z końcówce, ona jest parzona na mojego 45. Te gołębie w tym roku do finału na Portugalii gołąb był najlepszym asem, na finał z czwartego lotu nie wrócił już, ale po pierwszy, drugi, trzeci lot był najlepszym asem, no nie wiem co się stało na czwartym locie, nie wrócił ten gołąb. Najdalszy jego konkurs był 13 na 3000 ponad gołębi. Z tych trzech lotów. Później w zeszłym roku na WG Roztocze z finału 9 gołąb. No wspaniałe gołębie. No, i pan, który kupił dzieci po niej, znaczy to pan Łukasz kupił dziecko po tej samicy z WG Roztocza z tamtego roku 9 z finału. W tym roku ileś jedynek, ale to już z Łukaszem by trzeba było rozmawiać. Będziemy kręcić filmy, bo to będzie wspólnik z moją córką latał, nie? Bieniek Family Love będzie latała z Łukaszem i Łukasz tam wie, co coś tam wyszło z tego, to trzeba było z nim rozmawiać. Tak, to jest ta moja wolterska. Następny gołąb, którego masz w ręku, jest to
11.39, jest to córka 520, jest wyparzona u mnie na kitla. Gołąb na WG Roztocze pierwszy, 11. No super samica, kitel, właśnie to była, znaczy ona jest prangę, no to tak i tak z niej by szły gołębie na wspólne gołębie, tylko do niej jako próba była dołożony kitel z finału chyba 43 albo 68, nie wiem właśnie który był, ale wszystkie, no, 20, na pewno 20 as na WG Roztocze, no takie gołębie też latają kitle. Znaczy kitla, to jest pranga, ale ona jest parzona na 412 u mnie, wnuka, podwójnego wnuka kitla, nie? Córka 520. Następna samiczka, którą masz w ręce, jest to mocny imbred Witem Bójka, oryginalny Gebi van den Abele. Jest to wspaniała samica, no, ona wydaje u nas, no, super gołębie, ja nie mogę, bo tak o każdym mówię, że super, 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 ja nie powiem, które konkursy, czy miał 10 razy drugi konkurs, czy 20 razy pierwszy konkurs, ciężko mi to powiedzieć, no, te gołębie tutaj są i wydają wspaniałe gołębie. No, następny gołąb z gołębi van den Abele, jest to mocny imbred na Vinte Bójka. Także nawet bym powiedział, ośmielił się powiedzieć, że podwójna wnuczka Witem Bójka, aczkolwiek mi się wydaje, że to jest, może być wnuczka z jednej strony, a z drugiej prawnuczka, coś takiego, ale mocny imbred Witem Bójka. Tutaj będzie pierwszy z moich gołębi, którego wsadzę na film. Jest to samica, która wylatała wszystko na WG Bieszczady. Można powiedzieć, że była 4 razy pierwsza na 5 wkładań, bo jedno wkładanie było takie, że gołębie przyszły na drugi dzień. Ona, powiem tak, że z finału była pierwsza, była najlepszym masem, przyczyniła się do drugiej drużyny na WG Bieszczady. I to jest tylko to o niej. A teraz chciałem powiedzieć, co zrobiła w tym roku. W tym roku jej dziecko sparzy, bo to jest tak samo z gołębi. Z jednej strony ona jest z Byszego Leksiak, a z drugiej strony jest właśnie z mojego Beli, co żeśmy pokazywali wczoraj tutaj. To jest tego mojego pstrego, która... No i ale co, do czego brnę? W tym roku na WG Roztocze mój czerwony pierwszy, 11, 13, jeden konkurs mu brak, co zapieprzył i by był pierwszym masem na WG Roztocze. No i kitel znów i on był właśnie 43 z finału, ten czerwony po niej. Tutaj następną samiczkę mamy z gołębi van den Bulk. Jest to samiczka, która w tym roku pierwszy rok była na gomniku. Mamy chyba cztery siostry, wszystkie takie płowe, pstre. I nie wiem właśnie, czy to ta, czy inna miała gołębia, który był dwa razy pierwszy tutaj na okręg. Aczkolwiek wszystkie trzy wydały wspaniałe gołębie. Pokazuję, bo skrzydła nie wyprostujesz, tylko bierzesz tak. Tak? No ale to następny, ta rodzina kitli naszych, nie? Tutaj akurat się nam złapał, jest to ostatni gołąb, którego zaprezentujemy w tych samicach, jest to prezent od Marcela Sangersa, jest to gołąb z Beskitla, jest to gołąb znów tam, no powiedział, że to ma być najlepszy gołąb u mnie w rozpodzie, także zobaczymy, jest to gołąb z 22 roku, który będzie reprezentował Marcela Gołębie na naszym gołębniku w rozpodzie i zobaczymy, co z tego będzie, jak w ręku? Ale super, ale jak skrzydło skacze, co? Które tak po prostu nie da się razem z tym skrzydłem złączyć, tylko takie ma spięte, takie mocne, aż częścią. No to jest właśnie ten prezent. To jest gołąb młody, bo to jest... No ja, no jeszcze ani jednego lotka nie puścił. To jest bardzo późny gołąb, młody. Także to jest prezent od Marcela. To się jeszcze fajnie rozrośnie, no.